Dobra, siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. To już będzie raczej ostatni odcinek z 170 RCU. Chyba, że się jeszcze pokaże jakiś, ale to zobaczymy. Zbyt dużo nie będę tutaj gadał, mam nadzieję przynajmniej jak zwykle. No, takie tylko podsumowanie, co zrobiłem. No. Podokręcałem trochę śrubek, gaźnik tutaj porobiłem. Miałem porobić tamto, ale no niestety się nie dało. Jest teraz taki kruciec założony. Taki ze zmiennym kątem. On jest chyba na 25 mm, nie mierzyłem. 25-24. Jest mniejsza średnica gaźnika, krótca niż seryjny adapter, co miałem kiedyś do mojego RCU. Tam była większa średnica krótca. No ale no nie ma za bardzo takich pasujących i żeby filtr potem się jeszcze mieścił. Filtr powietrza, żeby się zmieścił, tak jak teraz. No i tak jest trochę ciasno, ale jakoś tam pasuje. Takie pierdółki tu były jeszcze do porobienia, to porobiłem. Kurde, nawet sam nawet nie wspamiętam, co ja tutaj robiłem przy tym motorku. Takie drobnostki. Zacisk z tyłu se właściciel zrobi, bo ma tam gumeczki, mówił to wszystko. To niech już robi. I tak trzeba klocki wymienić. Z plastikami za dużo nie robiłem, tylko podokręcałem. Te plastiki chyciłem z powrotem tutaj na wkrętach. Właściciel mówił, że będzie kupował nowe, więc tylko dałem większe śruby. Nie wiem, czy będziecie coś tam widzieć. Większe śruby są w środku i żeby to się trzymało. Tyle. No, instalacja była porobiona, poprawiana. No, jak po odcinku widzieliście, no fajeczka i tutaj wszystko też jest już porobione, mam nadzieję, że tak jak ma być. Olej jest strasznie kitowy. Tak samo zawory ustawiłem, powymieniałem śrubki, bo tutaj wcześniej była jakaś zwykła śruba, zardzewiała, cała wklejona i pod spodem pełno błota. Uszczelka pod spodem była wymieniona na nową, bo ciekło. Widać ewidentnie, że było całe mokre. Założyłem nową. Tylko nie taką jak ma być. No to se właściwie to będzie musiał jakoś tam już to ogarnąć. No bo jest tak, a nie inaczej. Dekielek jest lekko wygięty, tak widać jak tutaj się rozchodzi deszko. Ale to też nic na to nie poradzę. Olej dowiedzie do wymiany. Aha, i na zaworze ssącym przeciągnięta była śrubka od regulacji. No i musiałem to wymienić na nową. Co tu jeszcze było do robienia? No, instalację to puściłem całkowicie inaczej. Tak jak mówiłem, masę. Nie wiem, czy to będzie się widzieć, muszę podgląd sobie włączyć. Jest tutaj masa dokręcona do silnika, nie do ramy. No, tak to wygląda tutaj. Gaźnik, kruciec. Bak był wyczyszczony. Przepraszam, że za dźwięk, bo strasznie wieje, nie mam gdzie to nagrać. Jakby czasami wiatr wiał strasznie, to Was za to przepraszam. A i wydech przerobiony jest. Teraz wydech jest tak. Mi się wydaje, że już to jakoś sensownie teraz wygląda. Nie jest tak strasznie do góry, bo miałem bardziej do góry dać, ale nie szło tego spasować, tak szczerze Wam powiem. No i jest w ten sposób. Teoretycznie no nie powinno koło obcierać, ale zobaczymy. No. Starałem się jak najbardziej to odciągnąć, ale cały stelaż jest wygięty. Możecie sobie tu zobaczyć, mam nadzieję, że to będzie widać. Cały stelaż jest podgięty, powyginany jest, kurde, tak Wam szczerze powiem. No i to tak ciężko spasować. No i robiłem tutaj adapter. Adapter do tego. No. Taki prowizoryczny adapter zrobiłem, żeby to w miarę jakoś to wyglądało. Tu widzę, że w środku też coś się działo. No. No tyle, no. To już sobie resztę będzie właściciel. Jeszcze gdzieś znajdę rureczkę, to się tutaj dołoży. Żeby syfki do baku nie leciały. W baku o dziwo nie było za dużo syfu, delikatnie wody tylko i trochę takich śmieci, ale tragedii nie było. Bo pukałem bak. Zaraz się zaleję go paliwem. I próbujemy odpalać. Jeszcze gaźnik go ustawię. Zobaczymy. Nie będę mówił jakie ustawienia i to wszystko, bo to się wszystko reguluje indywidualnie pod każdy motor, więc no tak. I przepraszam Was od razu tak samo z góry. Majdnąłem się z gaźnikiem. Właśnie się mówi VM24, a to jest VM26. Miałem to w rękach i całkowicie, kurde, właśnie coś mi tak nie pasowało,
A dość długa przerwa była między tym, jak grzebałem ostatnio przy VM24 gaźniku. Więc no, sorki. VM26 tu jest gaźnik, za duży jest. Nie polecam gaźnika, jest za duży do tego. Trochę do tego silnika. No. Jest tu wpierona jeszcze do roboty przy tym motorku, ale właścicielowi się spieszy. Co chwilę mówi, żebym kiedy go zrobię. I trochę był poślizg z częściami. Spróbujemy to pierwszy raz odpalać. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali. Powinno palić, bo właściciel mówił, że palące to było. Tylko miało problemy z wkręcaniem się na obroty, czy coś. Nie wiem. Jakieś tam problemy były. Więc widzimy się za chwilę. Dobra. Spróbujemy to odpalać. To jest niebezpieczne, bo odpalać, bo ten kotak jest upośledzony. Kompresji w ogóle nie. No to próba numer dwa. Chodzi bez sania, więc jest ewidentnie za duża dysza. To jak dam sanie, to gaśnie. Dobra, niech się chwilę pochodzi. Rozgrzeje się, zobaczymy, co się będzie działo. Ale strasznie słaba kompresja, jak na 170 RCU. Musiałem nadspawać kopka, bo strasznie ciężko by było to odpalić, bo kopek był tak bardziej odchylony i się noga zaściskiwała. Dobra, zostawię go, niech sobie pochodzi chwilę. Zobaczymy, co się będzie działo. Więc widzimy się za chwileczkę. No dobra, chwilę pochodziło. Spróbujemy pogazować. Nie wiem. Dławi go trochę. Momencik, idę po śrubokę. Thank you.
będzie problem. Za duży gaźnik. Dobra, próbujemy dziada odpalać, jak to chodzi pod obciążeniem, bo na stojaku to sobie można takiego testa zrobić, że żadnego testa. Nie będziemy dzisiaj wariować, bo nie ma co, nie mój sprzęt. Ale kopek nie odbija, więc nie źle. To jest nowy silnik podobno. No nie wiem, tak trochę słaba kompresja, albo jakiś dekompresator, albo coś, nie wiem co tam może porobione jest. I kopek nie odbija, więc nieźle. Dobra, jedziemy i... Zobaczymy pod obciążeniem, czy będzie w ogóle sens. Dobra, widzimy się na miejscu. Się otwiera, ale jedzie. Od czasu do czasu takiego ma takie przytławienie lekkie. O. Ale deczko za duża dysza jest, bo odpala bez ssania. Zobaczymy jeszcze raz, jak wejdzie. Bijemy mu trochę. Podziało. Aż muszę zobaczyć, bo to wszystkie drzewa jakieś połamane. Pełno drzew. Tak troszeczkę nierówno chodzi, o. Możecie posłuchać? Tak dziwnie strasznie. W ogóle nie ma przyczepności z przodu. Przerąbany.
za mokro. Ale nie mam co próbować. Już widać, że jest efekt jakiś ok. Szkoda. Szkoda się bawić dalej. Strasznie opony są kitowe w tym motorku. Jak wam powiem. No i filtra nie nasączyłem, no niestety. Filtr nie jest nasączony i nie chcę za bardzo jeździć. Dobra, no słowa podsumowania, no pali, jeździ, nie ma zbytnio co się tam doczepiać. Po terenie tak podjazdy to wszystko nie sprawdziłem, bo jest trochę za mokro, a opony takie trochę no nie za ciekawe. No nie trzymają się, no przednia no to łysa jest, strasznie w przód ucieka, a teraz jest mokradła, jak nie wiem co. No z tyłu jest takie coś chyba jak w tych MRF-ach nowych, no nie wiem. Tam kiedy patrzyłem po nazwie Yonray jakieś opony. No nie wiem czy nie takie jak w MRF-ach nowych. No nie trzyma się tak za bardzo, no miękka jest. Ale to trzeba byłoby spuścić ciśnienie prawie na kapcia i wtedy może by to lepiej się trzymała ta opona. Jest niby trzymak, ale to jest właściciela. Nie będę mu zbytnio tam grzebał. No. O, widzę, że śrubka od wydechu się popuściła. O, widzicie? Będę musiał dokręcić. No, jest, popuściła się śrubka od wydechu. Co tu jeszcze? Tak, gumę trzeba zmienić. Ta guma się wytopiła. Od wydechu się guma wytopiła. O. Podłożyłem taką gumę i nie będzie nic z tego. Trzeba będzie zmienić na jakąś inną albo coś innego podłożyć. No niestety, to muszę z właścicielem pogadać, żeby sobie coś innego podłożył. No ta się niestety mi tu wytopiła. Od temperatury. Trudno. Ja to jeszcze rozbiorę. Wymienię tą gumę na jakąś inną albo niech sobie właściciel wymieni. No i tyle no, w temacie będzie. To kończę ten odcineczek. Na razie, do następnego. Trzymajcie się. I tyle no. Chcieliście, macie odcineczek. Mam nadzieję, że się wam podoba. To ja uciekam. Na razie. Trzymajcie się. Hej!